Słuchasz podcastu Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. W dzisiejszym odcinku usłyszymy Mateusza Świstaka, autora bloga baśnienawarsztacie.pl oraz współtwórcę podcastu Nie żyli długo i szczęśliwie w Wunderwaldzie, który wprowadzi nas w historie rozmaite, czyli legendy miejskie Górnego Śląska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Opowieści roztomaite, czyli legendy miejskie Górnego Śląska. Szanowni Państwo, witamy Was serdecznie w podcaście otwierającym nowy sezon podcastów Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. Przy mikrofonie Sławek Statystyczny Kowalski i Mateusz Gadający Świstak. Jako że to początek nowej serii, chcielibyśmy zacząć rozgrzewkowo. Takim lekkim truchtem. Od tematu błahego dość i jednocześnie bardzo, bardzo interesującego, a mianowicie legend miejskich naszego regionu, których jest na Śląsku całkiem sporo. Zanim jednak do samych opowieści przejdziemy, przydałoby się wyjaśnić, czym jest legenda miejska. Legenda miejska to taka opowieść, która przydarzyła się koledze kolegi. I zazwyczaj jest to jakaś historia na tyle niesamowita, żeby chciało się ją opowiadać dalej, ale też na tyle prawdopodobna, że mogła się gdzieś komuś przydarzyć. Historyjki idealne na każdą imprezę. Żeby rozbawić towarzystwo, czasem nim wstrząsnąć, a czasem sprowokować kogoś innego, żeby opowiedział: to jeszcze nic, słuchaj tego. To takie trochę opowieści roztomaite. Anegdotki, historie z dreszczykiem, historie czasem zakrawające o teorię spiskową. Nie sposób ich zweryfikować, ale dzięki swojej niesamowitości wędrują pocztą pantoflową, żyją sobie i całkiem dobrze im się wiedzie. A przynajmniej przez jakiś czas im się dobrze wiedzie. A dlaczego miejskie? Do końca nie wiadomo, ale z rozmaitych prób zdefiniowania tego zjawiska chyba najbardziej prawdopodobne jest to, że miasta są duże, a przez to o wiele trudniej zweryfikować daną historię. Na wsiach i w małych miasteczkach kolega kolegi to i nasz kolega. Wszyscy się znają, więc sprzedanie komuś jakiejś szalonej historii jest niezwykle trudne. Z miastami jest inaczej. Większości osób raczej nie znamy, więc przestrzeń, po której hasać może niesamowite, jest tutaj olbrzymia. Może to po prostu sposób rozróżnienia tych tradycyjnych opowieści od tych nowszych, które o wiele częściej po prostu dzieją się w miastach. To może podajmy jakieś przykłady, redaktorze Świstak. Jaka historia przydarzyła się koledze twojego kolegi? Z przyjemnością odpowiem, ale zanim na dobre się w nich zanurzymy, musimy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Pytanie brzmi tak. Czy tradycyjne legendy mieszczą się w kategorii legend miejskich? Czy na przykład historie o utopcach albo skarbnikach możemy uznać za legendy miejskie? Zasadniczo to się zdarza. I żywe fragmenty dawnego folkloru mają swoje miejsce w dziedzinie legend miejskich. Tutaj jako przykład możemy przytoczyć domniemane spotkania z Wendigo czy skinkrawlerami. To opowieści amerykańskie, czerpiące z podań rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Ale w przypadku Śląska dawne wierzenia pozostają dawnymi wierzeniami i beboki czy diobły ciągle należą do sfery legend jak najbardziej tradycyjnych. Samych podań takich współczesnych spotkań ze stworzeniami ze śląskiego bestiariusza nie udało nam się znaleźć. To co, jedziemy? W drogę! Srebrny Mercedes. Zacznijmy od chyba najbardziej znanej legendy miejskiej nie tylko naszego regionu, ale i kraju. A jest to legenda o srebrnym Mercedesie. Co? Zaraz wszystko się wyjaśni.
Tę legendę można było znaleźć na katowickim Giszowcu, we Wodzisławiu czy w Redutowach. A pewnie to nie wszystkie miejsca występowania tego czy innego pojazdu. A właśnie, właśnie, ale do rzeczy. Legenda opowiada o tajemniczym samochodzie, który krążył po okolicy i porywał ludzi. Czasem był to srebrny Mercedes, a czasem czarne BMW. Kto prowadził ten samochód? Tutaj wersje były różne. Redutowskiego Mercedesa prowadził na przykład mężczyzna z dredami, ubrany w kolorowe ubrania, obwieszony łańcuchami i koralikami, zaś czarną BM-ką poruszał się mężczyzna pod krawatem, z obowiązkową teczką na siedzeniu pasażera. Ej, ale czekaj, mówiłeś, że to najpopularniejsza polska miejska legenda, a ja nigdy o niej nie słyszałem. Słyszałeś. Tak? Czarna Wołga. A, no dobra, ja słyszałem. Ale naszym słuchaczom wyjaśnij. Czarna Wołga o przyciemnianych szybach krążyła po miastach i porywała dzieci. Podobno pierwowzorem tego samochodu miała być limuzyna należąca do szefa NKWD, Ławrentija Berii, który dla własnych, dość zdrożnych przyjemnostek sprawiał, że z ulic Moskwy znikały młode kobiety. Czarna Wołga szybko zaczęła jeździć nie tylko po Moskwie, ale także po miastach państw ościennych. Powiedzmy, że zaprzyjaźnionych. A zamiast Berii, pojazdem tym poruszali się pracownicy KGB czy UB. Albo, po lekkich alteracjach, przedstawiciele kleru. Podobno tę ostatnią zmianę właściciela Czarna Wołga zawdzięcza partyjnej propagandzie, która znalazła ciekawy sposób na oczernienie księży. Stary, dobry, czarny PR przy użyciu Czarnej Wołgi. Czas jednak mijał, a Wołgi odeszły w niepamięć. Zamiast nich pojawiły się wspaniałe bolidy zza naszej zachodniej granicy. I bardzo szybciutko zajęły one miejsce Wołgi w tej miejskiej opowieści. Srebrny Mercedes czy czarna Beta to tylko stara, dobra Wołga po liftingu. A co z kierowcą? Tu w zasadzie niewiele się zmieniło. Za kierownicą siedzi nadal ktoś, kogo mamy się bać. Mężczyzna w dredach to przecież społeczny, antysystemowy outsider, który może sprowadzić dzieciaki na złą drogę, a kto wie, może i oferować im substancje o charakterze mało legalnym, a do tego psychoaktywnym. I jeszcze bardziej sprowadzić je na złą drogę? A jak? Mężczyzna z teczką zaś to komiksowy wręcz przykład kapitalistycznego biznesmena kombinatora. A ten, podobnie jak mężczyzna w dredach, jest przecież zaprzeczeniem etosu uczciwej i ciężkiej pracy. Więc jest się czego bać. Prawda? Zamykając wątek srebrnego Mercedesa, albo jak kto woli, czarnej Wołgi. Beria to ciekawy punkt startu i pojawienie się jego nazwiska bardzo uprawdopodabnia samą historię, zwłaszcza z takim CV jak jego. Ale niestety, czarne samochody pojawiały się na całym świecie. Po drogach Stanów Zjednoczonych jeździły na przykład czarne Cadillaki, a zanim samochody w ogóle powstały, ich rolę pełniły czarne dorożki, powożone przez złych lordów, wampiry, a czasem samego diabła. Dziś nikt by w diabła nie uwierzył, więc trzeba go wymienić na kogoś bardziej prawdopodobnego. Berię, księdza albo Ubeka. O prawdopodobieństwie przyjdzie nam jeszcze pomówić. Dlatego zostawmy czarną Wołgę na którymś z katowickich parkingów i idziemy dalej. A w zasadzie jedziemy. Katowickie tramwaje. Skoro już jesteśmy przy środkach transportu, warto wspomnieć, że Katowice mają też swoją legendę miejską o tramwaju, który nocami przemierzał miasto. Ludzie mówią... Na marginesie ludzie mówią to też jedna ze wskazówek, że mamy do czynienia z legendą miejską. Tak więc ludzie mówią, że widywano go na Warszawskiej, na Rondzie albo na ulicy 3 Maja, przy dawnej estakadzie. A co było dziwnego w tym tramwaju? Na pierwszy rzut oka był to zwyczajny tramwaj, ale kiedy spojrzało się na tablicę z nazwą końcowego przystanku, można było na niej odczytać tylko jedno słowo – donikąd. Nie wiadomo, kto był motorniczym tego pojazdu. Wiadomo natomiast, że jeśli ktoś przez nieuwagę wsiadł do środka, znikał. Kto wie, może pasażerowie, których można było dostrzec w środku, to ci, którym udało się dojechać donikąd. I tam właśnie zostali. A teraz to już tylko zjawy. Lubię tę legendę. Ze względu na wiele rzeczy, które zostają w niej niedopowiedziane, byłaby idealnym punktem dla opowiadania grozy. Zwłaszcza, że pomylenie autobusu czy tramwaju to dość powszechne zjawisko.
Ktoś, dajmy na to, przedobrzy weekend na Mariackiej i przyśnie w takim pomylonym tramwaju i obudzi się na końcowej pętli. Hebzie rondo. Co? No dobra. Nie wiadomo gdzie. No mówiłem. Hebzie rondo. Może poczuć się jak pasażer, który dojechał donikąd. Hebzie rondo. Sataniści. Wróćmy jeszcze na chwilę do Katowic. I to Katowic z przełomu tysiącleci. Pamiętam zresztą, że legenda, którą zaraz przytoczymy, krążyła po mojej szkole jako bezapelacyjny i niepodważalny fakt. Chodziło w niej o satanistów. I rzecz miała się dziać gdzieś w okolicy katowickiego Supersamu. W tamtych czasach nie był to zbyt przyjemny teren. Tam można było spotkać ćpunów albo panów proszących grzecznie o portfel, zegarek, a czasem nawet czapkę. W tamtych rejonach można też było spotkać satanistów. Podobno, bo tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, jak ci sataniści wyglądali. Wszyscy wiedzieli jednak, co oni tam robili. Czekali oni na niczego niespodziewających się uczniów, a kiedy złapali swoją ofiarę, to pytali, czy ma ona zeszyt w kratkę, czy w linię. I w zależności od odpowiedzi, wycinali na twarzy ofiary nożem odpowiedni wzorek. Mam pytanie. Tak? A co jeśli ktoś miał gładki zeszyt? Wtedy dusili. Co ciekawe, wiele podobnych legend miejskich można znaleźć w folklorze japońskim. Jest tam na przykład opowieść o czerwonej pelerynie, Akamanto, która leci mniej więcej tak. W japońskich toaletach grasuje zjawa pytająca użytkowników, czy chcą czerwony, czy niebieski papier toaletowy. Jeśli ktoś odpowie, że czerwony, zjawa podrzyna mu gardło. I wtedy jest bardzo czerwona. A jeśli zaś o niebieski, dusi. I wtedy człowiek sinieje, więc wszystko się zgadza. Jak więc widzimy, legenda o satanistach dostosowuje dość popularny motyw do aktualnych obaw grupy wiekowej, dla której jest przeznaczona. W tym wypadku byli to uczniowie. Mnie wtedy przerażała. I to głównie dlatego, że musiałem tamtędy przechodzić, żeby dojść na dodatkowy angielski. Śląskie szpitale. Powtórzmy. Legenda miejska musi odpowiadać aktualnym zjawiskom. Bo to, co prawdopodobne jest dziś, jutro będzie mrzonką, w którą nie uwierzą nawet dzieci. Ciekawym przykładem takiej legendy mocno przyklejonej do obaw swoich czasów jest opowieść o pewnym śląskim szpitalu. Pewien pacjent przyjechał ze złamaniem, powiedzmy, nogi, a wyjechał z AIDS. Ktoś inny trafił z poparzeniem, a skończył też z AIDS. Jeszcze ktoś inny, jeszcze z czymś innym i historia się powtarza. AIDS. Popularność tej legendy przypada na lata 90. i początek lat 2000, kiedy to do Polski zawitała panika na punkcie zakażeń wirusem HIV. Dodatkowo sprzęgła się ona z dość niską opinią, jaka krążyła o naszej służbie zdrowia. W sumie dalej krąży, ale co ważne, my tutaj nie mówimy o faktycznym stanie naszej służby zdrowia, ale raczej o naszym malkontenctwie względem instytucji polskiego szpitala. Bo jaka była przyczyna tych niespodziewanych zakażeń? Wersje są trzy. Po pierwsze, źle zdezynfekowany sprzęt, co jest wersją prawdopodobną, szczególnie jeśli nie zna się szpitalnych procedur. Może się zdarzyć? No może. Więc pewnie się zdarzyło. Po drugie, za zakażenia pacjentów odpowiedzialna miała być pielęgniarka, która mściła się za fatalne warunki pracy, złe traktowanie przez pacjentów i lekarzy i śmiesznie niskie zarobki. I to także jest wersja bardzo prawdopodobna. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę pielęgniarskie strajki, które dość mocno przewijały się wtedy przez media. Trzecia, najmniej popularna wersja tej opowieści mówi, że za zakażeniami stała nie siostra, ale inny pacjent, który po nocach wślizgiwał się do sąsiednich sal, żeby tam zarażać współleżących wirusem HIV. Dlaczego? W takich przypadkach odpowiedź jest bardzo prosta. Był szaleńcem. Ja chyba jednak stawiałbym na pielęgniarkę, jest najbardziej prawdopodobne. Dlaczego legenda cieszyła się w tamtym czasie taką popularnością? Poza wspomnianym już prawdopodobieństwem jest tutaj pewien szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Na Śląsku jest całkiem sporo dużych szpitali, więc bardzo łatwo ją tutaj umiejscowić, bez konieczności dokładnej identyfikacji placówki. Skoro w szpitalu, to pewnie w tym innym.
tym obok. Ale na pewno się zdarzyło. I pewnie koledze opowiadał to kolega albo koleżance koleżanka, która na pewno leżała w tym feralnym szpitalu i widziała to na własne oczy. Albo chociaż słyszała. I jednak stawiam na pielęgniarkę. Rydultowska fontanna. Ostatnia historia, którą chcielibyśmy tutaj przytoczyć, ma zobrazować, w jak przedziwny sposób wędrować mogą miejskie legendy i w jaki sposób stawać się częścią rzeczywistości. Kiedy poszukiwaliśmy materiałów do tego podcastu, trafiliśmy na historię o rydultowskiej... Hołdzie. No nie, w tytule jest, że fontanna. To fontannie. No ale to ma być ostatnia historia, no to najpierw byśmy musieli o hałdzie. No, ale ja chcę fontannie. A znasz tam o hałdzie? O tej największej hałdzie w Europie? No. O tej, która ma 134 metry od podstawy? Tak, dokładnie. O tej Szarlocie? No. Nie znam. Czyli jednak rydultowska hałda. Legenda jest stara i dotyczy tego, skąd się wzięła nazwa Szarlota. Ludzie mówili... No, ludzie mówili. ...że podobno to imię córki dawnego właściciela kopalni, która podobno zakochała się w górniku i bez zgody ojca miała z nim takie małe fanforonfon. A potem z tego fanforonfon zrobiły się inne małe niedogodności w postaci ciąży. Ojciec podobno się wściekł i ciężarną córkę zakopał razem z kochankiem tam, gdzie dziś znajduje się hałda. Potem go trochę rozpacz gryzła, więc na pamiątkę swojej córki nadał tej hałdzie jej imię – Szarlota. Zaraz, zaraz. Ale nazwę wybrali przecież w plebiscycie mieszkańcy w 2007 roku. Wiesz co, może i tak było. Ale jaka to nudna wersja wydarzeń. A tą moją po prostu chcę się opowiadać dalej. Magia legendy miejskiej, co? No pewnie. To co, mogę już wrócić do tej fontanny? Rydultowska fontanna. No wreszcie. Tak jak wspomniałem. A nie, nie zdążyłem jeszcze wspomnieć, bo mi przerwałeś. Więc tak jak nie zdążyłem wspomnieć, świeżo postawiony obiekt bardzo szybko doczekał się swoich własnych historii. A to, że przychodzili do niej bezdomni, żeby się umyć czy zrobić pranie. A to, że ludzie z lokalnych barów załatwiali do niej swoje potrzeby fizjologiczne, a potem przychodzili bezdomni, żeby się w niej umyć i zrobić pranie. A to z kolei, że pewnego dnia ktoś postanowił uraczyć ten obiekt małej architektury całą butelką płynu do płukania tkanin, co spowodowało potężne pienienie się fontanny. Wszystkie dziwactwa, które można było przypisać fontannie, zostały jej przypisane. Choć jakoś nikt nigdy nie przyłapał sprawców na gorącym uczynku. Historia z płynem do płukania przypomina mi jednak pewne zdarzenie z młodości, które dość dobrze ilustruje żywotność wymienionych wyżej motywów, a przynajmniej jednego, tego z pianą. Koleżanka przyniosła kiedyś do szkoły zdjęcie pokazujące, jak jej kolega pod katowicką superjednostką traktuje fontannę butelką płynu do płukania tkanin. Na pierwszym zdjęciu niewinnie wyglądająca fontanna, a obok chłopak prezentujący butelkę preparatu. Na drugim chłopak wlewający zawartość butelki do fontanny. Na trzecim niewinnie wyglądający chłopak, a za nim fontanna ze zdecydowaną wścieklizną. Piana sięgała chłopakowi prawie do ramion. Najciekawsza była jednak motywacja sprawcy. Podobno usłyszał, że ktoś zrobił coś podobnego z fontanną na rynku w Krakowie i po prostu chciał powtórzyć ten żart. Tyle, że w tamtym czasie na rynku w Krakowie nie było fontanny, w której można było coś takiego zrobić. A tak prawdę powiedziawszy, do dziś mogłoby to być problematyczne. I tak oto nieprawdopodobny motyw przedarł się do rzeczywistości, bo nieprawdopodobny kusi, pobudza wyobraźnię i zmusza nas do czegoś, co jest bardzo ludzkie. Do zdziwienia. I nawet jeśli historie są wyssane z palca, ale pozostają porywające, mogą liczyć na przetrwanie. Każdy region i każdy czas ma swoje strachy i pragnienia, a przez to swoje własne opowieści. To, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku, jest niedużym wycinkiem rozległego zjawiska, które rozlewa się przez wszystkie czasy i miejsca. Od zarania ludzkości, aż po dziś. Od Śląska, aż po najdalsze zakamarki internetu. Wciąż powstają nowe, roztomajte opowieści. I pewnie będą powstawać. Mówili dla Was Sławek Statystyczny Kowalski i Mateusz Gadający Świstak. Do usłyszenia.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia.